widzów bardzo serdecznie. Kolejna rozmowa fanbooka dzisiaj. Przyznam, jest to rozmowa tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Sama mam stracha. Podobny rodzaj obawy odczuwałam, kiedy nagle znalazłam się zamknięta sama w pokoju hotelowym z Grahamem Mastertonem. Bałam się, bo jeśli ktoś opisuje takie rzeczy, to być może może je także robić. Proszę Państwa, dzisiaj naszym gościem jest twórca postaci psychopatycznych, seryjnych morderców, postaci diabolicznych w całym znaczeniu tego słowa. Adrian Bednarek. Dzień dobry. Czy Pan wymyśla te postaci, czy też opisuje Pan pewne rzeczy z autopsji? A jak Pani myśli? Właśnie podejrzewam, że pewne rzeczy musiały się wydarzyć w Pana życiu, jak choćby scena, w której morduje Pana bohater żonę przy pomocy żelazka i opisuje Pan, jak wypływał jej tłuszcz pod wpływem tej temperatury. No nie, nie próbowałem tego. Lubię prasować, nie zaprzeczę, stąd w sumie inspiracja do tej zbrodni, ale no nie prasowałem swojej żony, ani niczyjej żony, ani nikogo nie prasowałem nigdy w życiu. No dobrze, więc skąd taka głębokość tych opisów, skąd te szczegóły, których pełno jest na łamach Pana książek? Skąd Pan wie, jak działa umysł psychopatycznego mordercy? No nie wiem, czy wiem, jak działa umysł psychopatycznego mordercy. To jest umysł psychopatycznego mordercy według mojej wizji. Nie poznałem żadnego psychopatycznego mordercy, więc ciężko stwierdzić, czy oni rzeczywiście tak myślą. To jest wszystko według moich pomysłów, moich wizji, mojego wczucia się w tych morderców. No akurat scena z żelazkiem, zresztą każdą scenę zabójstwa, jak piszę, to po prostu staram się w nią wczuć, być w tym miejscu i jakby odczuwać to, co odczuwa zabójca, a jednocześnie widzieć to, co się dzieje z ofiarą. Stąd taka plastyka tych opisów. Ale czy czytał Pan książki, czy inspirował się Pan jakimiś relacjami z, nie wiem, procesów takich seryjnych morderców? Oj, dużo czytałem o seryjnych mordercach, bardzo dużo. Oglądałem programów, czytałem. No wiadomo, zawsze coś zostaje inspirującego w głowie. To na pewno. Ale same postacie i ich zachowanie to jest mój pomysł po prostu. Jasne. To proszę mi powiedzieć taką rzecz. Jest sobie zwyczajny chłopak. Dorasta, uczy się różnych rzeczy, na przykład uczy się ekonomii, jak w Pana przypadku, tak? I nagle rodzi się w Pana głowie Kuba Sobański i on domaga się przelania na papier. Jak to było? Och, to bardzo dawno było. Muszę się chwilkę zastanowić. Wiem, że miałem od dawna pomysł, żeby spróbować napisać książkę o seryjnym mordercy. A on się rodził stopniowo, no długo dojrzewał, bo zanim napisałem Pamiętnik Diabła, który był moim debiutem, to jeszcze sobie napisałem jedną książkę o gangsterach, ale taka była, no nie czułem jej. I później stwierdziłem, że trzeba jeszcze raz spróbować i właśnie zacząć od całą tą przygodę od Kuby. On się tak rodził, dojrzewał i no wiedziałem mniej więcej, że ma zabijać dziewczyny, tylko tyle. No i tak od pierwszego rozdziału po kolei go sobie budowałem, on mi się rozwija w głowie, jego problemy. No jego traumę poznałem tak naprawdę dopiero pisząc ją. Także to tak po kolei sobie szło. Czy jest Pan takim autorem, który nie wie, jak się skończy książka, kiedy zaczyna Pan ją pisać, czy wie Pan? Zazwyczaj nie wiem. Zazwyczaj wiem tylko pierwszy motyw albo jakiś schemat o kim, czy o jakim wydarzeniu ma być książka, a potem to sobie już po kolei wymyślam. Zdarza mi się, że wiem, jakie będzie zakończenie. O, tak jak teraz piszę, to wiem, co się wydarzy w książce od drugiej połowy, a do tej drugiej połowy muszę dojść. Ale w 80% jest tak, że znam schemat początkowy, a potem na bieżąco wymyślam. To trudne chyba, tak? W tym sensie, że no, wątki muszą się spiąć, akcja musi być logiczna, bohater musi być stabilny, ale ewoluować. To jest wyzwanie dla pisarza, prawda? Jest, jest. Zawsze mam coś takiego, że w połowie książki się zawieszam i szukam, no prawie zawsze, momentu, w którym trzeba jakoś tą akcję przełamać, coś zmienić, coś zrobić, żeby zaskoczyć i siebie, i czytelnika. No chciałbym mieć całą fabułę od początku do końca ułożoną, zanim zacznę pisać, no ale jeszcze mi się nie udało czegoś takiego. Kiedy pisał Pan Spowiedź Diabła, tak wynika z któregoś tam posłowia, czyli trzeci tom, tak, to pierwszy tom właśnie debiutował na rynku. Co Pana motywowało do tej pracy wcześniej? No bo to jest kawał roboty do wykonania, tak? Więc kiedy jeszcze Pan nie wie, czy to się przyjmie, czy książka się spodoba, czy Pana pisanie ma sens, co motywowało Pana do tego, by podejmować ten wysiłek? No, najpierw muszę powiedzieć, że Spowiedź Diabła, jak pisałem, to miałem w sumie łącznie z Pamiętnikiem napisane raz, dwa, trzy, pięć książek.
i one wszystkie sobie leżały w szufladzie. Także spowiedź to była trzecia część Kuby, ale ogólnie piąta, jaką pisałem. I co mnie motywowała? No wiara w to, że mi się to uda, że jednak się spodobają moje książki czytelnikom, że zostanę pisarzem. No po prostu, no wiedziałem, że któregoś dnia coś się stanie, że te książki będą chcieli wydawcy wydawać, a ludzie będą chcieli je czytać. No. Takie uparcie. No. Rozumiem, upór rozumiem, rozumiem to, że wierzy pan w swoje siły. Jak pan myśli, dlaczego ludzie lubią czytać takie książki? W sumie okropne, tak? W tym sensie okropne nie mówię o stylu, broń Boże, tylko mówię o tym, że opisuje pan rzeczy straszne i to z punktu widzenia właśnie tego psychopaty, tak? Czy to, dlaczego my w ogóle czytamy takie okropieństwa? Dlaczego? No myślę, że to jest powiązane tak samo, dlaczego ludzie lubią czytać, dlaczego ja lubię o tym pisać. Bo, no bo zło jest ciekawe, zło jest interesujące, zło intryguje, skąd to się bierze, dlaczego ludzie chcą poznać motywy tych morderców, ich sposoby, jak atakują, jak wybierają ofiary. No uważam, że cały ten proces to jest po prostu jest fascynujące. Ciekawsze niż takie delikatne tematy. To pewnie tak. Bo zawsze to, czego się boimy, też nas fascynuje. Mówi pan o tym, jak wybierają ofiary. Po lekturze pana książek dowiedziałam się jednego. Broń Boże, nie wolno korzystać z mediów społecznościowych, dlatego że tam szukają ofiary, swoich ofiar mordercy, tak? O tak, to jest plac zabaw dla morderców, zdecydowanie. Jakiś psychopata jest inteligentny, sprytny, to tam ma prawdziwy plac zabaw. Prawdziwy plac zabaw, więc ostrzegamy państwa przed tym razem z panem Adrianem. No, zdecydowanie. Proszę uważać, co wrzucają państwo na Instagrama, Facebooka i inne tego typu cuda. Ale kiedy pan tak poczuł, że pisanie to jest to tak naprawdę? Bo mówi pan, że wierzył pan w to, ale w pewnym momencie, no pewnie po pierwszych sukcesach, po publikacji pierwszych książek. No nie, pierwsza to nie był aż taki sukces. Nie? To kiedy przyszedł ten moment zadowolenia z tej pracy? Zadowolenie to jest po każdej skończonej książce. To na pewno, bo każdą jak piszę to jest wyzwanie i na koniec udało się. Ale no, ja wierzyłem od początku. No. Taki moment... Chyba po napisaniu pierwszego Diabła stwierdziłem, że chcę to robić, po prostu, że to mi się podoba, że to było fajne, że mam następne pomysły, chciałbym dalej sobie wyobrażać różne rzeczy i opisywać i pokazywać czytelnikom. Także nie po sukcesie, a po pierwszej napisanej książce. No dlatego pisałem dalej. Jak wydawałem drugą, to już miałem chyba 8 napisanych. Także... Ty tam pracy składa, tak? No tak, lubię tą pracę, bardzo ją lubię. Zresztą mam taki problem, że zawsze muszę sobie udowadniać, że jestem w stanie znowu napisać dobrą książkę, znowu i znowu. A, czyli to po prostu ściga się pan z samym sobą? No, czasami. Mam tutaj taki cytat, który mówi następująco. Zaraz go sobie tutaj odnajdę. Albo nie. Jedni rodzą się geniuszami matematycznymi, inni zaś z talentem pisarskim. Bez wątpienia do tej drugiej kategorii należy Adrian Bednarek. Tak recenzję zaczął czytelnik pod książką Córeczki. Pan się przejmuje takimi uwagami, które nie są tak entuzjastyczne jak ta, którą zacytowałam? Entuzjastyczne są miłe, a złe też lubię sobie poczytać. No, niektóre są ciekawe, zawsze można jakieś wnioski. Z tego. Ale nie dołuje to pana? Nie. 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 Raczej nie. Raczej... Zdarzają się takie liście, że faktycznie zaboli, ale nie, już się tak uczę z dystansem na to patrzeć. Wiem, że mam czytelników, którym się podobają moje książki, to jest w sumie najważniejsze. No nie da się pisać tak, żeby się wszystkim podobało, to jest nierealne. Tak mi się wydaje. To z pewnością. A jak spotyka się pan z czytelnikami, rozmawia pan z nimi, jest pan aktywny także właśnie w mediach społecznościowych, no jestem. Którymi ostrzegamy. Też mógłby mnie ktoś upolować. Też mógłby pana ktoś upolować. Otóż to proszę powiedzieć, czy oni podsuwają panu jakieś pomysły, czy też jest pan impregnowany na to, co czytelnicy, czego życzą sobie, no bo czasem tak bywa, tak, że wyrażają jakieś oczekiwania wobec dalszych losów bohaterów. Czasami mają ciekawe pomysły, bardzo na przykład, ciekawe. Może na No nie, bo to nie są moje pomysły i nie korzystam z nich. Nie korzystam. Ale nie zaprzeczę, że są niektóre bardzo kuszące. Aha. Jakieś miesiąc czy dwa miesiące temu z jedną koleżanką, która mi robi recenzję na Instagramie, wpisałem sobie i podała mi niesamowity pomysł, no ale to jest nie mój pomysł. Okay. Więc raczej staram się trzymać swoich pomysłów. No dobrze.
Proszę pana, powiem tak szczerze, gdybym ja była policją, to instytucją, tak, czyli jakimś tam ważnym policjantem, komendantem, ja bym zakazała publikacji pana książek. Ja już zaraz tłumaczę dlaczego. Otóż pokazuje pan bardzo precyzyjnie, jak popełnić morderstwo doskonałe. Pana bohaterowie robią to fantastycznie. Przez dłuższy czas wodzą za nos policję, która no, wydaje się absolutnie bezradna w sytuacji, kiedy morderca nie zostawia żadnych śladów. Przykład Kuby Sobańskiego robił to rewelacyjnie przez 4 tomy, tak? No Kubę ciężko złapać, bo przypadkowe ofiary zabija, to jest bardzo ciężkie. No tak, ale robi to, opisuje pan dokładnie, jak to zrobić, by policja była bezradna. Pan by nie zakazał na miejscu policji publikacji tego typu wskazówek. Nie boi się pan, że ktoś po prostu weźmie to serio? No nie, no mam nadzieję, że nie weźmie. Ja to traktuję jako rozrywkę i zakładam, że czytelnicy raczej też. A gdyby ktoś chciał tak robić, no to myślę, że instrukcja obsługi mu nie będzie potrzebna. Mhm. Proszę mi powiedzieć, bo opisuje pan no, drastyczne morderstwa. Drastyczne, naprawdę. Trudno szukać w literaturze, znaczy jest ich trochę, ale myślę, jest. Że pan znajduje się w czołówce tych, którzy opisują okropne, naprawdę odrażające zbrodnie. Jak pan się przenosi potem do normalnego życia? No bo tu w momencie, kiedy pan siedzi przed komputerem i tworzy to, no to jest pan w tym świecie, jest pan w pewnym sensie tym mordercą, bo bardzo często czyni pan tego bohatera, tak? Właśnie, zazwyczaj, u mnie zazwyczaj, przestępcy są także narratorem, tak? Jak to jest, że później wyskakuje pan z jego głowy i przenosi się do normalnego życia? Bo zakładam, że jakieś normalne życie ma, także pan ma. Całą rodzinę mam, pewnie mam normalne życie. No więc właśnie, no nie odwraca się pan z czerwonymi od krwi oczami od komputera. Jak to jest, jak pan to robi? Jak to psychicznie sobie pan z tym radzi? No najfajniej to jest wtedy, kiedy mogę się zamknąć w tym świecie i tylko pisać w totalnej ciszy. To się wbrew pozorom nie zawsze zdarza. Ale potem po prostu odkładam laptopa i idę do innego pokoju i się już wyciszam. Już? Ale właśnie, no jakieś... nie no, w głowie to siedzi często. No więc właśnie. W samej głowie no tak. No, nawet wczoraj pisałem przez chyba 4 czy 5 godzin. Potem się położyłem, syn na mnie wskakuje się bawić, ja się niby bawię, a cały czas obmyślam sobie, co powinienem jeszcze zrobić, bo akurat tam poszukiwania ofiary, powiedzmy, się odbywają. No. Okay. Także w głowie to jeszcze zostaje, na pewno. Ale jakoś tak nie przeszkadza to nikomu. Okej, okay, no właśnie, to dlatego mówiłam o strachu, bo ja jakoś nie dowierzam, tak proszę się nie obrażać, ale ja nie do końca mogę zaufać temu, co pan mówi. Tu obmyśla pan zbrodnię, ukrycie ciała, tu syn po panu skacze, no ja bym się pana bała. No ale ja bardzo spokojny człowiek jestem. Po prostu mam coś takiego, że wszędzie widzę możliwość popełnienia zbrodni, no i nauczyłem się to wykorzystywać, czyli pisząc książki. No tak, czyli być może to jest tak, że nie robi pan tego w życiu, bo pisze pan książki. No nie, no nie dlatego. Nie dlatego. Nie, nie mam takich motywacji, nie miałam takich potrzeb. No dobrze, to powiedzmy tak, że kilku z pana bohaterów stało się mordercami w wyniku przeżycia jakiegoś potwornego gniewu, czy też potwornego bólu. Czy to jest tak, że w gruncie rzeczy każdy z nas mógłby stać się takim psychopatą, mordercą? Wystarczy tylko, że zostaniemy odpowiednio źle potraktowani? No chyba tak. To też zależy, jak odbierzemy to złe traktowanie. Mhm. Bo u jednych to się przekształca w nienawiść, u innych w smutek, u innych w żal, u innych w chęć zwalczenia zła. Ale akurat u dużej części ludzi to się po prostu w nienawiść przekształca. Myślę, że każdy mógłby się stać złym człowiekiem. Kwestia okoliczności. No czasami jest takie określenie, że jeden zły dzień wystarczy, żeby uczynić ze spokojnego człowieka psychopatę. No właśnie. Myślę, że jest to możliwe. To tak jest. Tak? No przykładem tutaj jest ten bohater pasażera na gapę, tak? Pan Mączyński. O tak, on miał wybitnie nieudany dzień. No miał wybitnie nieudany dzień i... No i co? I stał się człowiekiem, który po prostu morduje bez wahania, tak? Tak, on nie planował, nie kombinował, on po prostu na impulsie, na typowej agresji. Chciał wyładować wszystko, co go złe spotkało. No na tych po części, na jednej osobie, przez którą go to zło spotkało, a dalej to już poszło, myślę, że po prostu z czystej nienawiści i nerwów. Ale tak, to nie był doskonały zabójca, to był furiat. To był furiat. To był furiat, ale zimny jak lód w tym swoim mordowaniu, no, prawda? Tak.
Więc jeśli chcą Państwo przeczytać o tego typu panu, to zapraszamy do Pasażera na gapę. Pasażera na gapę. Moja najszybsza książka. Najszybsza? Dlaczego? Tak, bo pisałem ją najszybciej i według mnie jest najbardziej tak totalną akcją nafaszerowana. Pisałem ją 2,5 miesiąca, a no i właśnie miała być szybka i wyszło tak, że jest i szybka bardzo, jeśli chodzi o akcję, i szybka w pisaniu. I ma wywrotowe zakończenie, no takiego, którego się absolutnie nie spodziewamy, tak? To porozmawiajmy o seksie, proszę pana. Bo jest go pełno w pana książkach, czy pełno? Przesadziłam. Jest go sporo. Zależy, tak? W których. Tak. Ale to też nie jest prosto pisać o seksie w gruncie rzeczy, bo łatwo jest popaść albo w pornografię, albo w grafomaństwo takie, albo w coś, co po prostu będzie śmieszne dla czytelnika. I to jest sztuka, żeby dobrze napisać scenę seksu, często podszytą przemocą, jakimiś tam wyobrażeniami innymi niż związanymi z rzeczywistością. Panu się to udaje? Jaką ma pan jakąś metodę, swoją technikę napisania tego? No nie, to nie jest, to się samo dzieje, zależy od bohaterów. U mnie to tak samo jak z zabijaniem, tak samo z tekstem w książkach, to zależy wszystko od bohaterów, od tego, jacy są, jak sobie wyobrażam ich zbliżenie. No lubię pisać scenerotyczne, nie ukrywam tego. Niektórzy bohaterowie po prostu uważam, że zasługują na to i wtedy to opisuję. No mam też jeden thriller erotyczny napisany, bo mnie ogólnie bardzo intryguje literatura erotyczna. Dlatego napisany, wydany czy napisany? Nie, napisany wie. Jeszcze nie wydany, nie, ale już zredagowany nawet. A, czyli jest szansa nawet. Jest duża. Na publikację. Także, a ten odbiór, jak pani mówi, różny jest odbiór sceny seksu, który ja piszę, bardzo różny. Jednym się podoba, inni właśnie mówią, że to grafomania, no więc to każdy inaczej to odbiera. A no to ja po taka prostu indywidualna sprawa. No też czasami mi czytelnicy piszą, niektórzy, że fajny thriller, ale po co wkładasz w nie sceny seksu? Ja mówię, no ja to lubię, no lubię, jak niektórzy moi bohaterowie dąsą do łóżka i nie będę tego zmieniał. A innym z kolei się podoba, także. No u mnie w takich tych grubszych książkach, gdzie ci bohaterowie są bardziej rozwinięci, to z reguły się coś takiego trafia. A przywiązuje się pan jakoś do tych swoich bohaterów w tym sensie, że rozumiem, że można pokochać Kupę Sobańskiego, tak? Ale nie podejrzewam, by pan go kochał. Natomiast czy ma pan takich, których pan lubi mniej, lubi bardziej? Czuje pan jakąś większą więź? No bo tworzy się takiego, w sumie tworzy pan nowych ludzi, którzy teoretycznie tak naprawdę istnieją, tak? No to jaki jest pana stosunek do tych swoich bohaterów? Różny. Znaczy wszystkich lubię w trakcie pisania, potem mnie denerwują w trakcie pisania, po pisania za nimi tęsknię. Tak jest z każdym z bohaterów, z każdą książką, bo jak ona już jest napisana, gotowa, to zaczynam za nimi tęsknić. Ale takich, z których powiedzmy po czasie miałbym powiedzieć, to tak, są tacy, których bardzo lubię, są tacy, których średnio lubię. No Kubę wiadomo lubię bardzo, no bo od niego się cała ta przygoda zaczęła. Czasami mnie Wiktor ze Skazanego denerwuje. Lubię Pole z Córeczek. No i Oskara z Inspiracji, Obsesji, no i teraz Trzeciej Fascynacji, który siedzi ze mną od, no już trzecią książkę. To jest pierwszym takim od czasów Kuby. To wyjaśnijmy, Oskar jest bohaterem tej serii, która dopiero się ukaże. Dokładnie, ale to o nim za chwilkę jeszcze sobie porozmawiamy. Zostawimy to jak wisienkę na torcik na sam koniec, tak? Bo Państwo na to na pewno najbardziej czekają. To jeszcze a propos pana pisania. Czy to jest trudno? Przychodzi panu pisanie książki? Czy to jest tak, że właśnie w ten sposób pan realizuje swoje hobby, pasje i przychodzi to lekko, łatwo i czuje się pan zrelaksowany? Zrelaksowany to się czuje, jak skończę, jak w jakimś dzień parę rozdziałów i o, fajnie wyszło, jest dobrze. A wtedy się czuję zrelaksowany. No samo pisanie jest fajne, najtrudniejsze jest wymyślanie, to zdecydowanie. Uważam, że najtrudniej jest wymyślić daną fabułę. Wymyślić bohatera, wymyślić zwrot akcji. To... Jak to się dzieje? Chodzi pan po domu nachmurzony cały i szuka inspiracji, czy jak to? Ach, różne są metody. Zdarza mi się, że podczas biegania, zdarza mi się, że chodzę sam po domu, zdarza mi się, że leżę na łóżku, patrzę w sufit, a największe przełomy to zawsze z moją żoną wymyślałem. Jak siadam i zaczynam ją męczyć, opisując po kolei całą fabułę. To już rozumiem, dlaczego pan takiej dziękuję w każdej książce, w gruncie rzeczy. Albo na początku, albo na końcu. Podziękowania dla pani Darii zawsze się znajdują. Przecenienia, naprawdę. No i cierpliwość, żeby mnie znosić z tymi fanaberiami pisarskimi. Czyli opowiada pan żonie, tak? Kiedy mam taki duży problem, już nie umiem sobie poradzić tak zawsze. Może ona nie zawsze ma ochotę słuchać o tych rzeczach. Wcale nie dziwię tak. Ale zawsze, jak jest duży problem, to
wiem, gdzie iść po pomoc. Czyli to jest pana metoda na przełamanie impasu twórczego. Tak, czyli punktu, w którym nie wiem, co zrobić, albo wiem, co zrobić, ale nie wiem, czy to jest mądre, czy to jest głupie. Aha, okej, czyli jest pierwszym recenzentem pana pomysłów, tak? Pomysłów, tak. A potem co się dzieje? Kończy pan książkę i komu ją pan daje, żeby ocenił? Także żonie? Nie, żona mówi, jak już o tym słucha, to nie będzie każdej czytać. Czyta te, które ma ochotę tylko. Potem to zazwyczaj zamykam tą książkę i zostawiam w spokoju. Na jakiś czas i w międzyczasie poprawiam poprzednią, którą już skończyłem jakiś czas wcześniej i chcę ją w danym momencie wydać. Później mam dwie stałe recenzentki, no i do wydawcy wysyłam. Bo wyjątek na przykład Inspiracja właśnie stanowi, bo ją napisałem, odczekałem dwa tygodnie, poprawiłem i od razu wysłałem. Bo ją mi się wyjątkowo fajnie pisało. Tak, na takim strasznym luzie. Nie umiem wyjaśnić tego. Czasami są takie problemy, zagwózdki, a to mi się tak płynnie pisało, że stwierdziłem, że od razu chcę to wysłać. Ile pan czasu na pisanie dziennie poświęca? Czy to w ogóle da się tak policzyć? Bo to, że niewłaściwie zadałam pytanie. Ciężko policzyć. No, gdybym tylko pisał, to co innego, ale zdarza się, że piszę zaraz telefon z pracy, piszę mail i to ciężko w ten sposób wyliczyć. Ale już się nauczyłem, to już mi długo zajęło właśnie takiego przełączenia się, wyłączenia się na chwilę z pisania, włączenia do pracy i z powrotem. Na początku to nie było łatwe, bo potem nic nie mogłem pisać i dopiero zaczynałem wieczorami pisać. No ale w ten sposób nie było mnie całe dnie i się teraz nauczyłem mniej więcej to godzić. No tak, to na pewno nie jest łatwe, żeby się tak przestać. No nie, no lata pisania. Lata pisania. Ja piszę już książki 8 rok, więc to trochę, trochę czasu zajęło. No tak od 2 lat powiedzmy umiem to sobie tak fajnie godzić. Uporządkować. Czy też widzi pan, obserwuje pan jakiś swój rozwój jako pisarza? Łatwiej przychodzą pewne sceny, czy to... Czy to jest tak, że od początku pan wiedział, jak to robić i idzie po prostu, tak? No, zawsze piszę spontanicznie sercem, ale od debiutu na pewno już dużo częściej każde zdanie oglądam. To na pewno. Pierwsze książki to na totalny żywioł się szło. A teraz już bardziej coś oglądam, wiem, co może zanudzić czytelnika, co mnie się nie podoba, no, tego typu rzeczy. A sam rozwój stylu, no to już wolałbym, żeby czytelnicy oceniali, bo ja tego tak nie umiem ocenić. No, skoro kolejne książki wydawca wydaje, skoro jesteśmy w przeddzień ukazania się kolejnej pana serii, tak, o której zaraz porozmawiamy, sądzę, że czytelników ma pan wielu. No, mam wielu i bardzo się z tego cieszę. I czuje się pan docenionym pisarzem? No, docenionym. Cieszę się, że się podoba czytelnikom po prostu. Ja to w ten sposób. Nie piszę dla docenienia, tylko ja piszę dla rozrywki. Chcę, żeby mnie to sprawiało rozrywkę i chcę, żeby to czytelnikom sprawiało rozrywkę. Ja się z tym nie kryję. Ja to robię głównie dlatego, żeby mieć rozrywkę. Żeby mieć rozrywkę, no tak. Tak sobie myślę, że czytelnicy jednak polubili pana styl pisania i... Jak szukałam sobie informacji właśnie o pana nowej serii, którą będzie rozpoczynała książka Inspiracja, tak, to znalazłam taki komentarz. Super, już się nie mogę doczekać na kolejnego Świra. No, obiecywałem czytelnikom kolejnego Świra i możecie trzymać za słowo. To dobrze, to teraz proszę powiedzieć tyle, ile pan może o tych nowych książkach. No właśnie niewiele mogę powiedzieć. No chociaż kiedy się ukazał? To jest, tylko powiem, że za panem stoi Inspiracja, stoi Obsesja. To jest początek serii. Ile będzie tomów miał? Trzy. Tylko trzeci dopiero piszę, więc trzeci to plan na przyszły rok jest. I kiedy te, które tutaj za panem stoją, trafią do rąk czytelników? Te dwie wiosną. Prawdopodobnie Inspiracja będzie w kwietniu, a Obsesja w maju. Ale to potwierdzę, jak będę miał już takie stuprocentowe daty. Ale raczej tak się stanie. Kolejny Świr? No, kolejny Świr, tak. Paru ich tam mam w zanadrzu. Dobrze. Nic więcej pan nie może powiedzieć. No, chciałbym, ale nie mogę. Naprawdę bym chciał. Chciałbym już sobie porozmawiać o tej książce, o postaci Oscara, ale no nie mogę. A, wiemy, że ma na imię Oscar. Tak, Oscar Blyer się nazywa, tak. Główny bohater, to mogę powiedzieć, ale no, nie porozmawiam za dużo o szczegółach fabuły. Bo to byłby spoiler. Wszystko, co byśmy powiedzieli, tak naprawdę to byłoby spoilerem. To w sumie wiosna już niedaleko, więc proszę państwa, chyba się doczekamy. Natomiast powiedział pan, chwycę za słowo, że ma pan ich jeszcze kilku w zanadrzu, to proszę o tym opowiedzieć. O tych, którzy są na dysku? No to mam jeszcze gangsterów, mam płatnego zabójcę, porywaczy, dużo mam różnych historii, ale też jakbym się w nie zagłębiał, ja wiem, że, znaczy wiem, wierzę, że one wszystkie będą wydane i wtedy możemy więcej o nich porozmawiać, jak czytelnicy je przeczytają. No jasna sprawa, że tak.
Ale czy ten pan na nowy bohater, muszę pana trochę pociągnąć za język, proszę wybaczyć, proszę się bronić, ile pan potrafi, tak? Jest taki jak Kuba, czy inny niż on? Ach, te porównania do Kuby, jak ja tego nie lubię. Bardzo nie lubię tych porównań. No dobrze, to może jest podobny do kogoś innego w takim razie. Nie, no jest po prostu nowym bohaterem, no, kolejnym, który różne dziwne rzeczy go spotykają w życiu. Ale da radę go tak polubić jak Kubę, przywiązać się do niego? Nie do mnie pytanie. Ja się do niego przywiązałem, fajnie się z nim bawiłem. Napisałem jedną część za drugą, co mi się naprawdę praktycznie nie zdarzyło od czasu Diabła. Żeby mi się chciało od razu po jednej książce w momencie z marszu wskakiwać w drugą. Poza tym mam jeszcze tylko jedną książkę, która ma dwie części, a większość to są jednoczęściówki, więc tu się naprawdę wciągnąłem. Zrobiłem sobie przerwę po obsesji na dwie książki, które napisałem, no i teraz wziąłem się za fascynację, bo już się stęskniłem za Oskarem. Okej, okay, czyli jeśli dobrze zrozumiałam, po skończeniu obsesji napisał pan dwie inne? Tak, erotyk i jedną sensację. Erotyk. Tak, znaczy po thriller erotyczny. Według recenzentów to jest bliżej do thrillera, no różne są o tym opinie. I potem jedną sensację i napisałem. I on też jest szansa, że się ukaże. Jest. Proszę państwa, to mamy tak. Mamy nowego bohatera Oskara, który jest świrem, tak jak państwo oczekują. Pan autor twierdzi, że polubił. No jak polubił Kubę, polubił Oskara, to my też jest szansa, że go polubimy. Ja go stworzyłem, tak? Nie mogę powiedzieć inaczej. Jasna sprawa. W międzyczasie jeszcze napisał thriller erotyczny, który też się sensacja. Ukaże. Sensacji jeszcze nie wysłałem do wydawcy, więc nie wiem. Ale rozumiem, że ten thriller, jest szansa, że się ukaże i wiemy kiedy mniej więcej? No dużo rzeczy się z nim dzieje, może tak, to jest ruchoma sytuacja. O tym nic nie chcę mówić. Okej. Okay, no. Tak za dużo zdradzam. Nie wytniemy, wszystko puścimy. Okej. Okay. Jak już puściłem parę z buzi, no to... Dobrze. To puściłem. Proszę państwa, nic tak nas bardzo nie cieszy, jak autor, który pisze rzeczy, które nam się podobają i pisze je często, wydaje je często. Super. Proszę powiedzieć, ten rok... Myślę, że zapowiada się jako udany dla pana. O, mam nadzieję. To tak sobie od początku tego roku zakładałem, bo pierwsza z trzy książki mają być wydane. Zawsze miałem dwie w jednym roku i bardzo chciałem zobaczyć, jak to jest, czy w ogóle wytrzymam to tempo, bo to przy każdej książce jest dużo pracy. No i tak, bardzo, bardzo się mogę doczekać, jaka książka będzie na jesień jeszcze. Ale to taka już napisana, aha, nie wiadomo jeszcze, tak? Tak, zapisanych, wiadomo, ale nie wiemy jeszcze jaka. Natomiast tu się bałem, jak ja podołam z redakcjami, bo przygotowanie takiej każdej książki to jest multum pracy. Tak. No i w sumie styczeń tak miałem wycięty z życiorysu, że zajmowałem się tylko inspiracją i obsesją. To już były ostatnie poprawki, egzemplarze sygnalne. Widać, że jest różnica przy pracy po prostu, przy tylu książkach. No ale ja się z tego cieszę właśnie. Chciałem zobaczyć, jak przejdą trzy książki, czy nie będzie to za duże obciążenie. To jest chyba taki najbardziej męczący etap pracy nad książką, prawda? Redakcja? Trudna sprawa. Trudna. To jakby, jak książka powstaje, co pan najbardziej lubi robić? Wymyślać? Pisać? Chyba pisać. Chyba pisać. Tak, no samo pisanie jest fajne, a najfajniejszy jest ten moment, jak już kończę w danym dniu i wiem, że udało się zrobić to, co sobie założyłem, albo jeszcze więcej. Albo jak tak sobie w piątek siądę, przejrzę, ile stron napisałem, mówię, kiedy mi się to udało zrobić? Oj, to jest w sumie najfajniejsze. Czy pana polonistka z liceum zdziwiłaby się, gdyby wiedziała, że jest pan pisarzem? Na pewno. To jak było w szkole? A dwójkę miałem na maturze z polskiego. Nie lubiła mnie polonistka z wzajemnością, więc na pewno by się zdziwiła. Myśli pan, że czyta? No już nie żyje, więc a, nie to nie, no to... To nie tak. Mam z tym nic wspólnego. Nie ma, jasna tak sprawa. Ale dlaczego pan nie lubił polskiego? Nie ja powiedziałem, że nie lubiłem się z polonistką, a nie, że nie lubiłem polskiego. Rozumiem, to różnica. Rozumiem. To jest różnica. Myśmy się po prostu nie lubili, a to duży ma wpływ później na edukację. Jasna sprawa. Czy też lubiłem, ale to, co ja chcę, a nie to, co mnie ktoś narzuca. Jasne. A czy z pana ulubionych lektur to też z podobnego gatunku pan czyta, czy właśnie coś innego, żeby odreagować? A z podobnego również czytam, ale nie tylko. Chociaż zdecydowanie thrillery lubię czytać najbardziej. Thrillery, lubię kryminał, troszeczkę fantastyki, ale to tylko takiej, która mnie przypadnie do gustu, czyli Andrzej Ziemiański, Igrzyska Śmierci. Bo nie jestem akurat jakimś wielkim fanem fantastyki, tylko ten taki wąski krąg. No komiksy bardzo lubię czytać. Aha. No i kryminały, ale najbardziej się na thrillerach opieram. No tak. Chociaż zawsze staram się, żeby moje były inne niż...
To na pewno. To, co czytam, to zdecydowanie, ale to jest tak, thrillery są najfajniejsze. Lubi się pan bać? No, jak wiem, że to jest ten bezpieczny strach, to tak. Myślę, że prawdziwego takiego oblicza strachu to nikt nie lubi. No pewnie, że nie. Obyśmy nigdy nie spotkali w życiu realnym tych bohaterów, których pan opisuje. Rozumiem, że Oscara także musimy się bać. No to już nie powiem. No to już aż nie tak powiem. Daleko nie dam się pociągnąć za język. No to dziękuję bardzo. W takim razie, skoro dotykamy tajemnicy, to dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję za wysłuchanie. Państwu.